ja chciałbym, żeby ta nasza rozmowa, znaczy właśnie, żeby to nasze spotkanie się przekształciło później w rozmowę. Nie będzie naszą, ale też naszą. Także tak jak mówiłam, to spotkanie inauguruje cykl bezpłatnych warsztatów dziennikarskich, które będą odbywały się tutaj na uczelni i prowadzone. Czyli jak nie będzie frekwencji, to obiecuję, że będę płacił, żeby Państwo przychodzili. No nie może być tak, że wszystko jest za darmo, no bez przesady. Dalej mi Wojewódzkiego z Łodzianką zaproponowali na spotkanie w piątek o 15.30, w życiu bym się nie ruszył, ale także Wam dziękuję, że chciałam. Zobacz resztę i przygotować się, ponieważ w piątek będą spotkania dla klas szkół licealnych, natomiast w sobotę dla studentów. Tak, a to wszystko w ramach projektu Strefa Młodzieży i jest to innowacyjne przedsięwzięcie edukacyjne, które przede wszystkim daje Wam szansę na samodoskonalenie, na przechodzenie poza granice własnej przeciętności, a przede wszystkim spotkanie się z taką sławą, jak jest Pan Jarosław Kuźniar. Albo lepszymi, no bo to też tak. Ja zaczynam, prawda? Musimy zaczynać od zera, a później będzie lepiej. Także nie tak. Wy macie ten komfort, że będąc tutaj macie pierwszeństwo w zapisach na warsztaty dziennikarskie i o tym tutaj specjalistka Justyna Sakowska powie Wam jeszcze po spotkaniu. Tam są formularze przy wyjściu, które należy wypełnić, tak? I co najważniejsze, są długopisy, także będzie prosto i szybko. Tak. Nawet sobie możecie iść dziać, chyba. Tak, tak. No, za darmo. Druga rzecz za darmo już. Pozwoli Pan jeszcze, Panie Redaktorze? Tak, ja przepraszam, ja mam ten problem, że ja będę gadał cały czas, proszę, żeby mam nie przyjmować, tak jakby iść do przodu. No. Dobrze. Chciałam w takim razie powiedzieć coś o drodze drodze zawodowej Pana Jarosława Kuźniara. Otóż Pan Jarosław Kuźniar jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Licencję jedynie tak. Ja wiem, że na czwartym roku Pan przerwał, wszystko czytał. Nie, no bo żeby oni nie myśleli, że jestem mądry i skończyłem studia dziennikarskie i będę teraz... Ale licencja teraz to też jest wykształcenie wyższe. Wyższe zawodowe, dokładnie, tak. Najbardziej. I była to filologia polska, prawda? Ze specjalizacją dziennikarską. Ze specjalnością, chociaż tam dziennikarstwa było bardzo mało. Dziennikarstwo się pojawiało na czwartym, na piątym roku i ponieważ ja się zdecydowałem, dlatego nie skończyłem, bo zdecydowałem się pracować, a nie edukować. Choć nie wiem, czy to było pytanie, bo ja się znowu wtrąciłem, ale umówmy się, że jest zdecydowałem się pracować, a nie edukować bardziej i później się okazało, że pomysł był odpowiedni, bo moich kolegów, którzy zostali na studiach, a nie chcieli pracować, albo nie mogli, albo no, zwyczajnie mieli pomysł taki, żeby bardziej być na uczelni niż w pracy, to on nas wprowadzano na czwartym, na piątym roku studiów do Polskiego Radia Wrocław, pokazywano studio i mówiono, tak wygląda studio radiowe, proszę cię. Korki straszne po prostu. Musicie szukać jakiegoś innego argumentu, bo korki już się wyczerpały. Już wszyscy się... Mieliśmy obie. Więc przyprowadzono nas wszystkich na czwartym roku studiów do studia Polskiego Radia Wrocław i powiedziano, że tak ono wygląda, ale broń Boże, proszę niczego nie dotykać. No to tak to się człowiek dziennikarstwa nie nauczy, więc dlatego... Dlatego ja w którymś momencie zwyczajnie porzuciłem, ale proszę nie iść tą drogą. No właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o Pana drogę zawodową, to rozpoczął Pan współpracę na początku z Radiem Sudeckim, potem z tamtejszą telewizją, potem właśnie było Polskie Radio Wrocław. W 1999 roku Pan Jarosław Kuźniar przeprowadził się do Warszawy, gdzie w programie trzecim Polskiego Radia prowadził audycję pod tytułem Zapraszamy do Trójki. Następnie pięcioletnia przygoda z Radiem Z, tak, gdzie przygotował Pan wydarzenia dnia oraz wiadomości południowe. Potem także przygoda z magazynem Dlaczego, tak, czyli pisanie felietonów przez rok. No, od 2007 roku TVN24 i do tej pory trwa ta przygoda. Dokładnie. Ja dlatego liczę to dokładniej, bo to jest zawsze zrywanie się o czwartej od 2006, dlatego mam to tak wyryte w pamięci i w organizmie, ale nie żałuję jeszcze. I jeszcze 2011 rok, tak, czyli X Factor, coś zupełnie nowego z informacji do rozrywki. No, ja wiem. No tak, w jakimś sensie tak, chociaż to mi ułatwiło. Ostatnio sobie zdałem sprawę, jeśli Pan już o tym mówi. Ktoś napisał, Pan Jakub, bardzo fajna rozmowa. I to ludzie, którzy jakby nie przepadali za taką zmianą. Bardzo sympatyczna rozmowa z Panią. Będę ją nazywał Krystyną, nie będę podawał nazwiska. To była jedna z pasażerek słynnego lotu 16 i ona była bardzo naturalna, bardzo spokojna i tak jakby do końca nie wiedziała, że to jest w telewizji, to jest na żywo i że my rozmawiamy i była bardzo otwarta, też przyznała wcześniej, że jakby podglądała mnie, więc tak, ponieważ widziała mnie w telewizji, więc czuła do mnie jakąś bliskość, a mogłaby być moją mamą mniej więcej i uświadomiłem sobie właśnie po tej rozmowie z nią, kiedy są takie momenty i takie spotkania i takie tematy do rozmowy, kiedy
wcale nie trzeba zadawać pytań, tylko pozwolić komuś mówić, tylko gestem, albo słowem, albo westchnieniem, albo mrugnięciem oka, albo skrzywieniem głowy można od kogoś wyciągnąć więcej niż zadając mu 100 tysięcy Bóg wie jakich pytań. I sobie uświadomiłem właśnie, że ja się tego nauczyłem w programie, o którym wszyscy mówią, że on jest rozrywkowy i beznadziejny i nie powinienem tego robić. A tam po raz pierwszy w jakichś prostych i żołnierskich słowach, ale mówiono mi, jak można z ludzi, jak mówimy wyciągać emocje, to brzmi bardzo tak brutalnie i wydaje się, że to nie fair, ale jeżeli ci ludzie chcą się z nami tymi emocjami podzielić, także to, że ja się spotykam z wami i nie patrzę albo nie odpowiadam na pani pytania, pilnując jednego filara, jednego fotela, bo tak mniej więcej miałem w zwyczaju, a to mnie trochę otworzyło i pozwoliło mi patrzeć na was bez jakiegoś zakompleksienia i znaczy na was, no, na ludzi, którzy są przede mną, bo w telewizji na co dzień to człowiek sobie w ogóle nie zdaje sprawy, że tam za tą jedną, drugą, trzecią, czwartą czy siódmą kamerą są ludzie, więc jest mi o tyle trudniej was sobie wyobrażać, a tamto spotkanie, tamta przygoda bardzo, bardzo mi to... Tak, siadamy? No dobrze. No tamta przygoda mi to umożliwiła, ułatwiła. Czyli jest to w jakiś sposób plus dla pana tego. A już chyba nie zmęczyła, czy nie? Nie, tak po prostu się przesiadamy tylko. Boże, już usiądź, Boże. Bo ja tak będę mówił dużo, także. Dobrze, właśnie o to chodzi. Chciałabym się pana zapytać przede wszystkim o kwestię nagrody Wiktora, tak? Bo został pana laureatem Wiktora w kategorii Odkrycie Roku. No właśnie, jak to jest czuć się takim odkryciem roku? Czy panu tutaj coś nie dodało? Czy to mi coś dało? Ponieważ zaczęliśmy mówić o pieniądzach na początku. Nie, to nie jest, to jest tylko nagroda taka, która jest o tyle sympatyczna, że jest nagrodą środowiska. To znaczy ani aktorzy, ani dziennikarze nie są przyjaciółmi dla siebie. Jest bardzo mało przyjaźni. Jest to zwyczajnie, no to wcale nie jest złe słowo, ale jest to jakaś rywalizacja. To są zawody chyba największej rywalizacji, jakie można sobie na świecie wyobrazić, więc oczywiście tam się zawiązują przyjaźnie, tam się zawiązują nawet małżeństwa. Tam jest najwięcej rozwodów w tych dwóch grupach zawodowych także, ale mimo wszystko u policjantów podobno też. Ostatnio miałem takie spotkanie na Zakopiance i nie wypisali mi panowie mandatu szczęśliwie, ale porozmawialiśmy o życiu, więc się dowiedziałem, że tak jak dziennikarze często, jak jest para dziennikarska, się rozwodzą, tak i policjanci też niestety nie kończą w czasie Złotych Godów. I ta nagroda tylko uświadomiła, że ktoś to ogląda i ktoś to jakoś docenia, ale to też jest tak, że no... Pani mnie pytała wcześniej, zanim przyszliśmy tu na spotkanie z wami, czy łatwo jest się dostać do telewizji, więc tych nowych twarzy w telewizji jest mało, a ja byłem takim freakiem, który przyszedł z radia i no i coś tam próbował ogarnąć i jakoś to ogarniał i oni... Przez moment myślałem, że z czystej sympatii, z czystego współczucia trochę tę nagrodę dają, ale ponieważ rzeczywiście byłem przez chwilę jakąś tam nową postacią, to może to dlatego było, bo... No bo co to znaczy odkrycie telewizyjne? Tak naprawdę nie wiem, kompletnie nie wiem. Magda Gessler jest odkryciem telewizyjnym, bo rzeczywiście robiła to samo, co robi, tylko nikt kamery jej nie przestawiał. Ja też robiłem to samo, co robię, też mi nikt kamery nie przestawiał, a praca w TVN24 przynajmniej od radia nie różni się prawie niczym, tylko tym, że się włączają kamery. Nie macie nam nic przeciwko, prawda? No. A jak tak, usiądę? O! Ale tak wydaje mi się, że ta nagroda też nie jest przypadkiem, ponieważ potem była kolejna, tak? Inicjator, czyli prowadza pan no i to coś nowego, tak? No wiesz, tak, to było o tyle sympatyczne, że jakby studenci, a zawsze mi powtarzano, jak pracowałem w Radiu Z, że nad młodymi ludźmi jest bardzo trudno zapanować i młodym ludziom, a tak też i młodym ludziom jest strasznie trudno dogodzić, bo wy młodzi ludzie, albo my młodzi ludzie, mamy tak w zwyczaju, że nas bardzo szybko wszystko irytuje i byśmy chcieli za chwilę czegoś nowego, jakiegoś innego spojrzenia na coś, innego mówienia, innego programu. Więc formatowanie radia dla młodych ludzi było trudne, więc i tak ze studentami podobno jest, więc tym bardziej jak oni uznali, że warto człowiekowi dać nagrodę, to było sympatyczne. Tak. No dobrze. Wiadomo, że każdy z nas, będąc małym chłopcem, bądź małą dziewczynką, marzy o tym, żeby być kimś w przyszłości, tak? Strażakiem, lekarzem. A jak to się właśnie stało, że pan... Kierowcą tira. No, chociażby. Bo jak to się właśnie... Myślmy, przepraszam, tego mamy nie zniszczyć, tak? Tak. A, dobra, proszę. Jak to się właśnie stało, że pan poszedł w tym kierunku do dziennikarstwa? Czy pan marzył o tym od początku? Nie, no chciałem naprawdę i zawsze jak mijam się, teraz na autostradzie na przykład, jak się mijają dwa tiry, jeden jedzie 70 km na godzinę, a drugi 72 i myśli sobie, ja muszę te 2 km, które mam przecież przewagi, jakoś wykorzystać. Dobra.
Obiad czy korki? Korki, to dobrze. To muszę to jakoś wykorzystać. Mi się zawsze wydawało, że to jest fajne zajęcie, wsiadać w ciężarówkę i jeździć po świecie, ale później uświadomiłem sobie, że to mnie specjalnie z domu nie wyrwie, a bardzo chciałem się wyrwać. Nie dlatego, że nie lubię małego miasta albo nie lubię swojego domu rodzinnego, tylko jakoś chciałem coś robić i jakby jak najszybciej na siebie w jakimś tam sensie zarabiać i pomyślałem, że to jest ten sposób, że skoro jestem w klasie matematyczno-fizycznej, to wiadomo, że powinienem być dziennikarzem, więc coś tam napisałem, jakąś taką, bo zgroły to były i to głupie było, ale było. Historia tego, jak się traktuje pierwszoklasistów w liceum. Pojechałem z tym tylko dlatego, że miałem rodzinę we Wrocławiu, więc wiedziałem, że jak mnie wyrzucą, to mnie ktoś przenocuje do Gazety Wyborczej i mniej więcej jak taka dziewczynka z zapałkami, to ja jak chłopiec z tym artykułem, tak usiadłem w redakcji i powiedziałem, że może oni by to wydrukowali, bo to taki skandal w pewnym liceum, gdzie żonę się odbywa. Więc oni spolitowani powiedzieli, że no wiadomo, że nie wydrukują, ale może bym wpadł w wakacje i posłużył. Więc pomyślałem sobie, że być sługą w takiej redakcji z rodzimym dziennikarzami, to może być fajne. I się rzeczywiście opłacało i dlatego jeżeli macie takie możliwości, żeby coś robić, pisać, nagrywać, mówić, występować, to doróbcie, czytajcie i piszcie, bo bez tego to, bez ćwiczenia po prostu ten zawód jest kompletnie, znaczy nie da się tego nauczyć i się jakby człowiek w ogóle w tym nie rozwija, a właściwie nie ma też tak, że jak już człowiek dostanie tę robotę, to już ją ma, to jest każdego dnia coś, to jest każdego dnia jakaś nauczka. Ja mam pewnego kaca po dzisiejszym tygodniu, bo chciałem wam się do tego przyznać, bo może ktoś słyszał, może ktoś później o to zapyta, a jechałem i się zastanawiałem, czy, ponieważ jestem perfekcjonistą cholernym i to się słabo sprawdza, chociaż nie, to jest fajne, tylko że to się słabo sprawdza po pierwsze w relacji ze samym sobą, a po drugie w relacji takiej domowej, bo zawsze mi się wszystko nie podoba, zawsze można radzić, zawsze jest do kitu, nawet jeżeli to jest, wszyscy są zadowoleni i biją brawo. I ja dzisiaj przez 4 godziny kolejnego już programu w tygodniu, ten program jest też takim freestyle'em w tym sensie, że my coś tam sobie planujemy oczywiście, jacy goście będą, jakie materiały będą, kiedy będzie przegląd prasy, kiedy będzie 5., 10. milionowa prognoza pogody i tak dalej, ale jakby to wszystko się toczy w mojej głowie cały czas. Tam promptery są dla tych, którzy czytają serwisy, dla mnie nie ma, ja z nich nie korzystam, bo lubię mówić, a nie lubię czytać. I od mniej więcej 9:00 opowiadaliśmy historię wypadku tramwajowego we Wrocławiu, gdzie te tramwaje zderzyły się ze sobą, były osoby ranne i ja tę historię opowiadałem przez 60 minut non-stop, jakby opowiadając ją, mimo że informacji nie mieliśmy wcale nowych co chwilę i ta historia non-stop wracała, bo były nowe zdjęcia, bo była relacja, bo były coraz większe korki, bo tych rannych było coraz więcej, oni się inaczej czuli, jedni byli lżej, drudzy byli mocniej ranni i program się już kończy. Tam jest tak, że ja jestem na wizji, natomiast w reżyserce jest ze 30 osób, bo bez nich ten program by zwyczajnie się nie toczył. I jak już zamieniamy programy, to znaczy kończy się poranek, a zaczyna dzień na żywo, to jest ogromny rejwach, jeszcze większy niż normalnie. I tam się ludzie zmieniają, wydawca jeden wstaje, drugi odchodzi, no bajzel totalny. A jednocześnie są rzeczy, które muszą się odbyć, czyli na przykład jak mamy biznes i on ma sponsora z przodu, to on ma też sponsora z tyłu i ja muszę uważać, żeby się odezwać. Wydaje się, że to pierdoła, ale to są pieniądze, więc to ważne, że ja muszę jeszcze powiedzieć słowo, żeby można było po sponsorze powiedzieć coś. I skończyłem rozmowę z kolegą z biznesu i mówię, że dzisiaj wydarzeniem poranka jest wypadek tramwajowy we Wrocławiu. 21 osób nie żyje, 10 jest w bardzo ciężkim stanie. Dziękuję i do zobaczenia. I idą napisy końcowe, że tak powiem, i wszyscy mówią do mnie tak, jak nie żyje. Ja mówię, ja powiedziałem, że nie żyje? I kompletnie nie miałem już szans wejść na antenę i powiedzieć, że no po prostu jakieś kretyńskie z mojego roztargnienia, z mojej bezmyślności. To już poszło w świat kompletnie. I takie sytuacje też się zdarzają. Byłem sam przerażony tym, że tak powiedziałem. I oni też do nich to dotarło po jakimś czasie dopiero, no bo to po prostu z tego słowotoku, z tego rytmu, z którego nagle człowiek się musi jakoś wybić albo go uspokoić, no poszło w świat. Więc to jest też taka robota, że jak wszystko jest zaplanowane, to się fajnie toczy, ale jak coś jest żywe, to się zdarzają różne rzeczy, także takie. No dobrze, na początku ta Gazeta Wyborcza, ale jak to się dalej potoczyło? A to było 100 lat temu. No tak,
pamięta jeszcze. Jak to się potoczyło, że nie chcieli, no i jak przyjechać? To się potoczyło, że po prostu pan w tej chwili jest, gdzie jest, tak? I pracuje pan TVN24. To był przypadek głównie i jakby takie też denerwowanie się, jakkolwiek to zabrzmi, ale to zawsze była jakaś kłótnia, leżało u podstaw zmiany decyzji o przeprowadzce albo zmianie miejsca pracy. I to się o tyle fajnie układało, że to się odbywało dosyć błyskawicznie, co was może przerażać, a może będziecie myśleć, że opowiadam bajki, ale to nie była bajka, bo jak w Radiu Sudety popracowałem chwilę, to już chciałem czegoś innego. I Wrocław przyszedł też tak błyskawicznie. Myślę, że ci ludzie działali trochę na zasadzie, jak już ktoś do nas dzwoni, jest na tyle bezczelny, że on mówi, że pracuje w jakimś małym radiu, ale on by chciał popracować na antenie regionalnej i on przyjedzie tutaj za chwilę i czemu możemy go przyjąć, to może spróbujmy, może to jest jakiś fajny świr, zobaczymy. I oni mówili, dobrze, proszę. No i ja przyjeżdżałem, nagrywałem coś i to zostawało, to znaczy ja zostawałem, bo oni mi pozwalali pracować. Wiadomo, że to nie od razu była praca na antenie, ale pozwalali być, obserwować. Teraz za to trzeba zapłacić niestety, także w mojej firmie nie ma tak, że można sobie przyjść, nie ma tak, że są jacyś mentorzy, którzy ci powiedzą, którzy ci doradzą, którzy ci podpowiedzą, oprowadzą. Oczywiście możesz na to wszystko patrzeć, ale jak ci ktoś nie wytłumaczy, to z tego, że ja będę siedział przy wydawcy, który będzie układał 30-minutowy serwis i non stop będzie gdzieś dzwonił, odbierał telefony i tak dalej, to jak on nie ma czasu ze mną porozmawiać ani sprawdzić tego, co ja robię, no to trudne jest, żeby się nauczyć. Bo nie ma kogo słuchać po prostu, no. A z samego oglądania jest to trudne, więc w Radiu Wrocław zostałem, bo zadzwoniłem i powiedziałem, żebym chciał, i oni powiedzieli, dobra. A później, jak już w tym Radiu Wrocław byłem, to miałem ostry konflikt z takim moim szefem, który przyszedł i ponieważ ja byłem naprawdę gówniarzem, a pracowałem na antenie i jemu się to nie mieściło w głowie, bo on przez lata robił to, co ja zacząłem robić bardzo szybko i on jak nastał jako szef, to powiedział, że fajnie, że ja siedzę sobie w ciepłym studiu, ale teraz nie będę miał wstępu do ciepłego studia, tylko mam zabrać mikrofon, wyjść na ulicę i udowodnić jemu, że ten etap, który ja przeskoczyłem, czyli bycie reporterem na ulicy, gdzie się marznie albo chodzi w różne ciemne miejsca, to ja też potrafię jakoś to załatwić. I musiałem ponagrywać parę rzeczy i jakoś go przekonałem, ale pomyślałem sobie, że to jest może taki moment, że trzeba spróbować wyjechać, no, choćby do Warszawy, ponieważ teraz może się marzyć, żeby pracować w CNN-ie, albo w TVN-ie, albo w Agorze, albo gdziekolwiek. Tak zawsze moim marzeniem była praca w programie Trzeci Polskiego Radia, więc zadzwoniłem tam zwyczajnie po południu. A ponieważ Polskie Radio Wrocław z nimi jakby tam trochę współpracowało, bo to są te same publiczne media. I też mniej więcej to tak wyglądało, że powiedziałem, że chciałbym z szefową serwisów, czy z szefem serwisów. Mnie połączono z Joną Kucharską, która już nie pracuje w Trójce, ale pracowała i była szefową redakcji aktualności. I ja mówię, że pracuję w Polskim Radiu Wrocław, czytam tu serwisy, prowadzę program Studio Odra. Wiem, że macie swoje serwisy, swój program popołudniowy. Może chcecie. On przyjedzie. No to pojechałem, nagraliśmy się, oni tego posłuchali i mówią, no mamy tutaj wolne takie miejsce w sobotę i w niedzielę, jakby chciałem zostać i czytać. To oczywiście nie udałoby się, gdyby nie pomoc rodziny, w tym sensie, że no, oni mi dawali miejsce pracy, ale nie dawali mi pieniędzy na to, żeby tam sobie pożyć, więc ten początek był trudny, ale spanie w Trójce na kanapach też było fajne, więc tak się to zaczęło i to naprawdę, choć wydaje się bajkowe, to takie było, że ona pewnie myśląc czubek przy nich przyjedzie i jakoś tak to szybko poszło i zostało. I tylko, że mnie się wydawało zawsze, że jak ktoś jest w programie trzecim, to tam umiera, tam pracuje do końca, bo po co się ruszać stamtąd? No ale błysk. Dzień dobry. Nasz fotograf. Bo myślałem, że wszyscy fotografowie są dzisiaj, bo przed tym szpitalem gdzieś albo syna odbierał, bo słyszałem, że po prostu tam była jakaś masakra. Nie ma syna. Nie rozumiem, przepraszam, to będzie, niech ta moja historia będzie w nawiasie, ale jak zobaczyłem dzisiaj, że on... Ja rozumiem, że to fajnie zrobić takiego psztyczka w Noskarskiemu i spóźnić się godzinę na spotkanie, abstrahując od tego, czym to spotkanie się skończy, ale wykorzystywać do tego swoją żonę i syna, którego się wynosi ze szpitala po dwóch dniach, jak on się urodził, nawet się go nie przykrywał, że oni będą robili zdjęcia temu dziecku za chwilę. A może Jan Ziobro sobie tego nie życzy. No i podobno się tam tratowali wszyscy. Więc w tej Trójce mi się... sprzykrzyło po 3 latach, dlatego że tam się co chwilę zmieniała dyrekcja i oni jak przychodzili, to wszyscy mówili, nie, ta Trójka musi być bardziej komercyjna. Nie, to nie ma sensu, żeby było tyle słowa, zagrajmy coś, niech to będzie inna muzyka. Nie może być, że będą rozmowy, będzie więcej czasu na antenie, będzie super, fajnie i tak dalej.
A przy okazji zarobi pan trochę większe pieniądze, a ponieważ ja byłem w tej Warszawie i nie miałem tam nikogo, no to jakby każda złotówka była też dla mnie ważna, więc pomyślałem sobie, że może to jest fajne sprawdzić się w radiu komercyjnym i przy okazji może trochę będzie mi łatwiej w życiu. I jak poszedłem tam, to zostałem na 5 lat. I też był taki moment, że doszedłem do ściany i już się kompletnie nic nie udawało i aktualny juror programu Mam Talent, Robert Kozyra, jak już wysyłał mi takie maile, w którym było napisane czas i mówił, ten serwis miał trwać 1,5 minuty, a trwał prawie 2. 30 sekund w radiu to są ogromne pieniądze i ogromna przewałka, więc albo przestaniesz, albo znikniesz z anteny. To pomyślałem sobie, że trzeba uciekać. No i tak wylądowałem w telewizji. Właśnie, mając takie porównanie, radio, telewizja, gdzie jest lepiej, kto się bardziej nadaje na przykład do radia, czy też telewizji? Wszyscy się nadają, to co myślę, naprawdę, bo ja jak przyszedłem do telewizji, jak zdecydowałem się zmienić miejsce pracy, to mój szef posłuchał tego, co ja nagrałem i powiedział, że jemu się podoba to, że ja mogę długo mówić, tam momentami w tych moich wypowiedziach pojawia się sens, i my możemy nad tym zapanować i jak oni mnie ubiorą i ja zapuszczę włosy i trochę schudnę, to może być fajne, więc to mniej więcej tak wyglądało, więc tutaj aparycja nie ma żadnego znaczenia, patrząc choćby po mnie i myślę, że każdy. I tak jak mówię, TVN24 było stacją, która te 10 lat temu powstała dzięki ludziom, którzy też uciekli, tylko że oni w innych okolicznościach, ale odeszli z Radia Z. I oni mieli warsztat radiowy. To się przydaje, takie radiowe obycie, do tego choćby właśnie, że ktoś mówi, program trwa, ja nie wiem, rozmawiam z Pawłem Kowalem czy Purskim, kimkolwiek mogę rozmawiać i za chwilę wymieniamy temat na jakiś wypadek mniejszy, większy, coś takiego, do czego się nie jesteśmy w stanie przygotować, a informacja brzmi, był wypadek, zderzenie dwóch tramwajów i wiadomo, że to już nie jest tak, że wchodzimy na 10 sekund między innymi reklamami, tylko to będzie 10 minut albo 15 minut. No to mów, więc wtedy wiadomo, że trzeba i inaczej. I w radiu to się przydaje, bo jak się otwierał mikrofon, to się opowiadało. W telewizji jest to tyle trudniej, że są kamery, ale generalnie taki spokój z radia wyniesiony, taka intymność gdzieś tam w narracji, to daje ogromnie dużo, bo to pozwala opowiadać historię. I Kozyra miał do mnie zawsze pretensję, pan Kozyra Robert, że ja, on żądał wręcz, żebym ja czytał, a nie mówił, a ja kompletnie tego nie potrafię. I tak jak ostatnio Wojtek Iwański, reżyser X-Factor, mówi do mnie, patrz ten cholerny prompter, a ja mówię, Wojtek, ja nienawidzę tego, no. Nie umiem, a się okazywało, że to im jest potrzebne, że to, że ja sobie tam coś powiem, to oni nie będą wiedzieli, w którym momencie. Ja już skończyłem swoją niebłyskotliwą wypowiedź, więc to tak trochę wyglądało, więc to się bardzo przydaje i myślę, że każdy, tylko w takiej kolejności, powiedzmy, gazeta, radio, telewizja, a nie na odwrót, bo ja się boję, że to źle działa. Nie dlatego, że ja tak miałem, że taką drogę przeszedłem, tylko wydaje mi się, że no, nie można domu zbudować od dachu, a to tak trochę działa. Telewizja, w ogóle praca dziennikarza, że to nie jest tylko ta sama sława, laury, nagrody właśnie. No to jest właśnie ciężka praca. Ja chciałabym, żeby właśnie pan opowiedział, jak wygląda pana dzień, na przykład o której pan wstaje? Bo to mnie na przykład bardzo ciekawi. 3:30? Nie, później. 4:30. 4:15. Dzień dobry. Co dalej? A to jest pierwszy dzwonek dopiero, więc później są trzy drzemki wciskane, tak żeby co się... Co 5 minut, bo się nie da. Ja potrzebuję 17, no 5 minut. Pół godziny? No nie, mniej, żeby dojechać, ale nie, zależy jak mi przyjdzie traktować przepisy i zależy, czy się palą wszystkie czerwone światła, czy nie, a ponieważ palą się wszystkie o tej 4:40 już wtedy, jak jadę, to dużo widzę. Zakładam, że jakieś mrówki przechodzą przez przejście dla pieszych na przykład do tej porze, bo nie ma nikogo na drogach, a wszystko się pali, więc ten czas leci sobie, a ja po tych paru latach pracy rano pomyślałem sobie, że muszę zrobić tak, żeby jak najpóźniej to wszystko zaczynać, to znaczy jak najpóźniej wstawać, jak najmniej czasu potrzebować na umycie ubara, jak najmniej czasu potrzebować na ubranie się i tak dalej, wrzuceniu jakichś bananów. Polecam wam, jeśli będziecie wstawać o tej porze, to wam gwarantuję, że nie będzie wam się chciało jeść, ale monte, tylko nie to małe, tylko duże monte, to jest coś tak pysznego o tej porze, że to jest jedyna rzecz, którą jem do 10:00 i wsiadam w samochód i jadę i też mam odryły o tyle fajnie, że ja teraz, nie wiem właśnie dlaczego, może jestem chory, ale noga mi w ogóle nie chodzi, a mam tak, że noga mi cały czas chodzi, mimo że się nie denerwuję, tylko już wpadam w jakiś taki rytm.
Już po prostu jadę, już będziemy zaraz gadać, już za chwilę otworzą. Wymyśl setną prognozę pogody, żeby było inaczej niż było przed chwilą. Zmobilizuj, żeby Omena powiedziała głośniej coś, bo do tego Reona jeszcze śpi, a już jest godzina 10, więc kończymy, to warto by się obudzić i tak dalej, i tak dalej. I ja taki jestem trochę nakręcony, więc jak mam mniej czasu na umalowanie się, to lepiej, bo ja już jestem trochę jeszcze bardziej podkręcony, więc te gazety szybciej, po prostu szybciej i później właśnie palę na koniec jakąś taką głupotę, bo kompletnie mózg mu się już wyłącza, no bo ileż można pracować na takich najwyższych obrotach. Choć tego wymaga sytuacja, no ale nie da się, no jesteśmy tylko ludźmi, więc to tak wygląda, że naprawdę 4:30, 5 drzemek przesadzam, ale ze 3 drzemeczki jak nic, mycie włosów, monta i... Jak potem wygląda ten dzień w telewizji, jak to naprawdę jest? Bo my byśmy właśnie chcieli poznać tę telewizję od... A ile pani się ubiera rano? No właśnie, a ja muszę w 3 minuty, więc to jest tak, że 3 minuty na ubranie, 7 minut na umalowanie i czyli to już mamy 10. Przegląd prasy, właściwie kiedyś go robiłem przed wejściem na antenę, teraz nie wszystkie gazety zdążę przejrzeć przed wejściem na antenę, więc przeglądam je na antenie. Patrzę tylko, czy tam nie śpicie, dziewczyny. Nie? No to dobrze. I czytam na antenie i później już idzie. Jak już się zapali lampka, to już jest fajnie. Tylko mam zawsze ten problem, że ode mnie się wymaga koncentracji te 4 godziny czy 5, 5 dni w tygodniu, a zespół może jeszcze przyspiać troszkę sobie. Więc oni czasem jest tak, że na coś się umawiamy, ale mam dziurę w głowie i nie pamiętam, co miało być po kolei i coś powinno pójść. A głupio mi zwrócić się do kamery, do tego mojego... Co się dzieje? Wydawcy w prawym uchu. I bywa tak, że jak już nie mam zupełnie pomysłu, co to miało być, to mówię pani Przemku, albo pani Marto, albo pani Magdo, na co myśmy się umawiali? I ostatnio było tak, ja liczyłem na wsparcie, mówię, na co myśmy się umawiali, co miało być, na co myśmy się umówili? Cisza. Co? Słyszę z tamtej strony. I to mniej więcej tak wygląda, że tu 4 godziny skupienia i pracy, a tam jest generalnie takie troszeczkę rozprężenia. Dzień dobry. A to... troszeczkę. Nie, ale podobno takie legnisy są teraz modne. A to... Dzień dobry. A to... Na co byśmy mówili? No dobrze, to niech pan powie, co się właśnie dzieje, jak kamery gasną. To jest taki totalny luz? Wszyscy nie, one gasną na chwilę, bo znaczy gasną w tym sensie, ale po programie, czy bo gasną też czasem na reklamę? Przygotowanie. Ile osób pracuje nad tym, żeby coś ruszyło, żeby ten serwis... W radiu to było o tyle fajne, że... Znaczy fajne, w jakimś sensie fajne, ale... Bo to było radio bardzo niskobudżetowe, to były takie lata... Nie chcę przesadzić, bo nie chcę robić z siebie dziadka, choć tak się czuję troszeczkę. Po 18 lat pracuję. Bo że to radio się włączało, ja przychodziłem, miałem klucz, bo to była sobota, więc ja zapalałem to radio, otwierałem drzwi, zapalałem, włączyłem nadajnik i włączałem radio i się zaczynało, a tutaj potrzebnych jest około 15 osób, żeby to zadziałało. I bez nich to nie działa kompletnie. Radio można sobie zrobić samemu, a telewizji się kompletnie samemu nie da zrobić. Jak nie ma zespołu, nie ma telewizji. Także jest, no ta współpraca już nie wychodzi, ale generalnie muszą być ludzie, którzy ze sobą współpracują, bo inaczej to po prostu nie będzie jechało. I to jest też tak tutaj na przykład, bo to inaczej wygląda, jeżeli to jest, ja nie mówię, że to program poranny wymaga Bóg wie czego, a późniejsze programy są inne, tylko oni mają czas jakby na przygotowanie sobie tego i jak to ma człowiek ułożone, ma czas, ja muszę opowiadać z głowy, więc się przejęzyczam, mylę i tak dalej, ale to jest naturalne, bo to jest nasza, moja z widzami rozmowa, natomiast jak to już jest jakoś trochę przygotowane, to trochę inaczej wygląda, jest większe skupienie, to tego mi brakuje. Nie z uwagi na tę dzisiejszą pomyłkę, tylko jakby takie skupienie też pomaga w pracy, bo jak jesteśmy bardziej ogarnięci, to nie trzeba udawać, że te nasze wpadki, to tak naprawdę myśmy to wykombinowali, bo ten program poranny czasem wydaje mi się, że jest jedną wielką wpadką, ale my to przekuwamy w sukces i to, że tam ktoś nie dojechał, że ja opowiadam o gazecie, której nie widać, to nie dlatego, że fajnie jest opowiadać o gazecie, której nie widać, tylko dlatego, że akurat, nie wiem, Sebastian, mój operator, który jak się okazuje dzisiaj wyczytałem, że mam mnóstwo fanów i odzywają się ludzie już nie... Jak wyszliśmy? Super? Dzięki. Odzywają się ludzie, mówią, proszę pozdrowić pana Sebastiana, jestem fanką jego koszulek i nie zauważyłem, że Sebciu przemyca jakieś podteksty to na tych swoich koszulkach, będziemy musieli o tym porozmawiać, ale tam jest tak, że jesteśmy umówieni na coś, a tego kompletnie nie ma
I my widzom dajemy do zrozumienia, że po prostu tak genialnie to wymyśliliśmy sobie, że właśnie teraz tak będzie, tak ma być i oni to kupują, więc tak to działa. Ale jak nie ma operatora, no to nie będzie dobrego kadru, no to nie będzie do pokazania. Nie będzie dźwiękowca, to nie będzie. Nie będzie, będzie zło oświetleniowiec, to no to powiedzą, że Kuźner ma jeszcze większe pory pod oczami, więc niech nie przestanie pić, ćpać i się wyśpi, bo to cytaty z mojej od widzów rano, więc to tak mniej więcej działa. Tak, uśmierci pan już trochę ludzi, tak? No, mówił tak mam pan zwyczaju, tak. W niewidzialnej gazecie. No a jeszcze jakieś wpadki? No, takie to mało. Prewencyjne, nie, no... Chyba nic takiego. No to się wiesz, że pan taki jajcerz trochę jest. Ten lewej charakteryzatorii zamknięty, dziewczyny. Ale to leper to... Nie, to już... Ja też dojrzewam, to nie jest tak. Z czasem. Z czasem, ale to nie jest tak, że... Jak przyszedłem, to musiałem być głupi, żeby zwrócić na siebie uwagę. Nie, mnie się wydawało i teraz jak oglądam sobie, jak spotkam się za 2 tygodnie i za 3 tygodnie, to wam obiecuję, że przywiozę kilka takich, ale to nie jako materiały na własną obronę, ale jak ja słyszę, że, a to nie jest do pani, że jajcarz, bo to może być pozytywne. Ja wiem, że to może być pozytywne, ale też niektórzy mieli na początku, na przykład jak ja przyszedłem do telewizji, to oni mówili, jak ktoś taki, kto macha tymi łapami, a to się za brew złapie, a to się podeprze, jak będzie o coś pytał, a to się uśmiechnie, a to kogoś zaczepi, skoro to w ogóle nie jest w protokole, że ma nie być, to dlaczego jest, że tak nie wypada. I nagle później się okazywało, że wielki publicysta Kuźner nie może iść do programu, który jest, powiedzmy, programem bardziej rozrywkowym niż informacyjnym. I wydaje i pokażę wam, a teraz opowiem tylko o tym, że ja podglądam sobie w Stanach Zjednoczonych taki program, który jest w telewizji MSNBC, który prowadzi córka profesora Zbigniewa Brzezińskiego z facetem, który był powiem się, że pani uciekł, do zobaczenia, który był kongresmenem, później był gwiazdą tej telewizji tylko wieczorem, a później okazało się, że ktoś, kto prowadził rano program, zrobił coś głupiego i go zwolniono i pomyślano, że ten Joe Scarborough z wieczora może by wpadł i poprowadził program poranny, bo w Stanach Zjednoczonych ogląda się telewizję tak naprawdę tylko rano, a później człowiek włącza sobie kanały tematyczne, albo u nich ten trafik, który ja go nienawidzę na przykład, bo moim zdaniem to w ogóle nie wyjaśniam, jak ja mam jechać rano do pracy, żeby dojechać, ale okej. Przecież wiecie, że macie ronda wszystkie, bo w remoncie teraz, prawda? Co wam to mówi? No, że, no ale okej. A w Stanach to jest o tyle sens, że oni mają śmigłowców od groma, tam każda byle stacyjka ma śmigłowiec, wysyła, pokazuje te korki i tak dalej, tylko oni mają na to ogromne pieniądze, więc to, że ja wam pokażę jedną drogę i powiem, że Najstkowskiego się korkuje, rondo Caponiera w korku stoi, a zatrzęsienie samochodów gdzieś tam, to bez sensu. Ale abstrahując, więc on przyszedł do tej telewizji rano, ma lat 50, Mika Brzeziński też około 45 i oni tworzą duet fajnych ludzi, którzy ze sobą się kłócą. On jest wobec niej skrajnie niemiły. Wobec siebie, bo to program nie polega na tym, dzieje się nic, tylko oni nie boją się swojego słowa, nie boją się swoich myśli, nie boją się swoich przekonań i każdy, kto się tam pojawia, ma wyrobione zdanie na dany temat. Nie ma czegoś takiego, że ktoś mi napisze, ty, a telewizja nie wydaje ci się, że powinna być obiektywna? Dlaczego atakujesz tutaj Prawo i Sprawiedliwość? Albo ty, a dlaczego atakujesz tutaj Donalda Tuska? Tam nie ma czegoś takiego. Każdy wie, wiadomo, że to nie jest tak, że ja się wymaluję nagle w barwy Platformy albo w barwy Prawa i Sprawiedliwości albo w nowe barwy Zbigniewa Ziobry i będę agitował za nimi właśnie, tylko dlaczego mam je trzymać na przykład strony zdrowego rozsądku i o tym mówić? Oni się nie boją wygłaszać swojego zdania. Jak zapraszają gości, to się z nimi kłócą w fajny sposób. I to nie jest tak, że ja się tak zachowuję, bo to przywilej młodości albo mojego niedorozwinięcia telewizyjnego, tylko dlatego, że to musi być dla ludzi. No szczególnie rano, jak wy włączacie ten telewizor, no to jest jakieś zaproszenie do domu, tak? To, szczególnie, że pora jest taka, że wszystko jest w stanie człowieka wkurzyć. Trudniej robić rano telewizję niż po południu, w tym sensie, że no, są zupełnie inne emocje i trzeba być jakimś takim no, w miarę łagodnym i dobrym wujkiem, więc staram się być, a też nie oszukiwać, że jestem kimś innym niż jestem, bo to było na krótką metę. Więc oni to robią na zupełnie inną skalę, w zupełnie innym wieku i tam się to ogląda, a u nas się to krytykuje, więc no, robię swoje. No właśnie, a propos tej krytyki, jak pan ją znosi i czy często pan na dywanie?
Do szefostwa nie. Ja mam wrażenie, że jestem non-stop na dywaniku u widzów, ale to jest też tak, że i aktorstwo, i dziennikarstwo jest takim zawodem, że kiedyś to oczywiście wyglądało inaczej, bo ktoś musiał napisać list, nakleić znaczek, pójść na pocztę i wysłać tę kartkę do radia albo do telewizji. Tam był specjalny dział, który się tym zajmował, a teraz nie ma tego. A przez to ludziom się wydaje, że oni oczywiście zrobiliby to 100 razy lepiej, to bez dwóch zdań. A poza tym, że oni mają prawo komentować, że oni się na tym znają. Każdy jest specjalistą, każdy jest dziennikarzem, każdy jest fizykiem, każdy jest psychiatrą, psychologiem i tak dalej. I błyskawicznie może to swoje zdanie wyłuszczyć. Więc tylko, że to jest zawsze jednostronne, bo to nie jest dialog, tylko po prostu wyrzucanie swoich emocji i pójście dalej. Więc ja już się przyzwyczaiłem do maili mistrzom mój tej miłości analnej, które przychodzą do mnie co rano od pewnego pana Jarosława. I innych takich, bo Shalom to w ogóle przed wyborami byłem Żydem, zwolennikiem Ryżego i tak dalej. No to, więc to jest coś nieprawdopodobnego. I ci ludzie, im się wydaje, że nie widać skąd ten mail jest wysłany. Tylko, że policja czy prokuratura, którą prosiliśmy parę razy o interwencję, bo ci ludzie mówili, wyjdziesz i zginiesz, albo cieszę się twój ryj dzisiaj rano, ale jutro już nie będziesz taki uśmiechnięty i tak dalej, więc ja mówię, że może byśmy się tym zainteresowali, a policja mówi, ale coś napisali panu na drzwiach od garażu albo na drzwiach, no nie, no to już nie napisali, więc to tak trochę działa. I więc, ponieważ uświadomiłem sobie, że to tak działa, ja nie wiem, czy to jest większość, czy to jest mniejszość, która gra trochę na prawach większości, no to staram się to ignorować. No. Nie, ale to nawet krytyka, że krytyka ma sens, jeśli jest jakaś konstruktywna, ale też krytyka jest krytyka fajnie, bo trzyma na ziemi, nie pozwala odlecieć. Tylko, że ludzie też, a propos takiej krytyki, oni czasem piszą, dlaczego mówisz, że... Chociaż to dzisiaj powiedział rzecznik policji krakowskiej. Dlaczego mówisz, że Zabrze jest na Śląsku? Jak przecież to nie jest Śląsk, przecież to jest tam, już nie pamiętam, jak oni to rozgraniczyli. I to są problemy ludzi, z którymi oni są w stanie się odezwać do telewizji. I prowadzi na ten temat bardzo poważne dyskusje, więc czasem mi zaskakuje, jak ja odpiszę na przykład, to oni są zdziwieni, o Jezus, czy mi to poszło, on to przeczytał, o cholera. Więc już zupełnie inaczej reagują. Więc dzisiaj jak ktoś mu powiedział, jak zabici, przeżeni są radni, no to czy ja jestem głupi? No wiadomo, że się przejęzyczyłem w taki, a nie inny sposób, więc mówię, przejęzyczyłem się, przepraszam. A nie w ogóle, no to rozumiemy, ale do momentu, aż nie dojdzie do jakiejś konfrontacji ze mną albo takiej wymiany zdań, to oni myślą, że wysyłają to Bóg wie gdzie, że ten do nikogo nie trafia. No to trafia, ale ja też nie jestem w pancerzu, żeby po mnie wszystko spływało. Nie wyglądam jak teflonowa patelnia, więc to nie spływa, ale jeśli chodzi o taką relację widz, słuchacz, czytelnik, a dziennikarze albo aktorzy, no to myślę, że dojrzewamy razem, tak? My do tego, żeby się tym nie przejmować, a odbiorcy czasem do tego, żeby jeśli się już odzywasz, to się odezwie w jakiejś takiej naprawdę ważnej sprawie. No to nie jest istotne, ani szkoda po prostu twojego czasu i naszego, żeby pisać takie głupoty. Ja rozumiem, że to może być właśnie nie Śląsk, ale Zagłębie, prawda? Że to Zagłębie, a nie Śląsk, choć dzieli pewnie tam 15 albo 12 kilometrów te dwa regiony. No i co z tego? Albo dlaczego mówisz, że na Śląsku, czyli Śląsk dzieli się na Górny, Dolny i Opolski. Wbijcie sobie to do waszych warszawskich mózgowic. I takie maile też. No to, więc to jest... Po co? Po jaką cholerę siedzieć i pisać takie rzeczy? Ale bywają takie dni, że nie ma innych. To znaczy ci, którzy, zakładam, stali ze zdrową głową, to idą robić swoje. Natomiast ci, którzy są trochę znudzeni albo szlagi rano trafił, bo coś, no to oni w ten sposób dają upust swoim pozytywnym inaczej emocjom. A nie zdarzyło się panu na przykład, że znalazł pan jakieś kwiaty na wycieraczce, jakieś serce w rytm czy wiatr? Nie przychodziły, ale to dla zespołu, bo to, tak jesteśmy też traktowani jako członkowie czasem rodzin, ludzi, którzy oglądają, ale no, przychodziły różne rzeczy dla redakcji, żeśmy je jakoś tam konsumowali od wyhaftowanych takich, jeszcze Kasia Werner wtedy ze mną pracowała rano, opasek na jajka wielkanocne zrobionych dla całej redakcji przez jakąś babinkę, to było bardzo sympatyczne i bardzo fajne to było. Po jakieś tam czekoladki i tak dalej, taką najbardziej, szukam dobrego słowa, żeby nie przesadzić,
nie znalazłem. No zaskakująco też, ale mail pod hasłem jestem przez najbliższe 2 dni w Sheratonie na Okęciu, jakbyś chciał wpadnij. I numer telefonu, to było coś takiego, co... Skorzystał pan? No właśnie, no nie skorzystał. A gdyby to był transseksualny, pierwszy transseksualny widz na przykład, bo poseł już jest, a gdyby to był pierwszy, człowiek by się zaskoczył. No i skorzystałem, no 2 dni, strasznie mało czasu, ja po prostu za szybko żyję. Tak, zdjęcia to może też. No nie, no tak, ale myślę, że gdybym poprosił, to by wpadło i zdjęcie, ale to, no to tak jest, takich szalonych rzeczy to są takie. Dobrze, ja bym chciała jeszcze pociągnąć tą kwestię tego, że myślę, że większość z nas tutaj chciało być w przyszłości dziennikarzami. Jak to właśnie jest? No, tak jak pan mówi, jak przychodzą politycy, mówią, mnie się wydaje, że wszyscy Polacy chcieliby, żeby w tym kraju było lepiej. No, a skoro nie wiedzą, że wszyscy Polacy chcą, kto chce zrobić być dziennikarzem? No i większość. No. No ale w każdym razie, skoro tutaj są, to też są zainteresowani tym tematem. No tak. Tak? I mówi się też o tym, że pisze się CV chociażby do TVN-u, jest chyba tam ich tysiące. No to co właśnie mamy zrobić i w jaki sposób napisać, żeby to zostało zauważone? Ja na przykład, jeśli mogę wykorzystać jakąś taką sytuację ze swojego współczesnego życia, bo wtedy mi się udawało naprawdę przypadkiem, nie wiem, chamstwem, brawurą albo brakiem rozsądku, ale jakby to się udawało. Znaczy, nie byłem niemiły, ale byłem chyba, patrząc na tych, którzy reagowali bezczelnie, w tym sensie, że dzwoniłem wprost i o coś prosiłem, ale ja tych studiów nie skończyłem, a cały czas miałem takie, brakowało mi na moich studiach, żeby ktoś, kto robi to, co ja chcę robić, do mnie przyszedł. Ja mogę go szanować za to, co on robi albo nie, ale on jednak to robi. Więc ja mogę z nim pogadać, mogę się od niego czegoś nauczyć. I mi brakowało takich spotkań, więc pomyślałem sobie, że ja oczywiście mogę iść rano do pracy, wrócić z tej pracy i siedzieć w domu, czytać, odsypiać i przygotowywać się na kolejny dzień, ale to nudne, więc pomyślałem sobie, że napiszę może takiego krótkiego maila na SWPS na przykład, tak? I mail był naprawdę 4-zdaniowy, a ponieważ zadziałał, to was namawiam do tego, że może to zadziała. Zatytułowałem go Metoda w szaleństwie i napisałem parę zdań o sobie, że jestem dziennikarzem, że... Że ma pan być workiem dziennikarskim. Treningowym, troszeczkę tak, ale że pracuję i może się do czegoś przydam i może komuś pomogę. I to się okazało, że to gdzieś tam w tym morzu maili też, które spływały, jakoś zostało wyłowione. CV zawsze jest... najlepiej jakbyście sobie wrzucili hasło w internecie Steve Jobs, CV Steve Jobs albo no, coś podobnego, tak żeby wam wyskoczyło, bo Jobs miał kiedyś pomysł na to, jak napisać CV, żeby ono było... żeby ktoś to zauważył, no. On mógł pojawiać się przecież na swoich konferencjach prasowych i opowiadać o swoich nowych gadżetach w sposób taki, jaki robią tysiące innych ludzi, ale nikt by na to nie zwrócił uwagi. Tak jest z CV. Wiadomo, że to musi być zdjęcie, że to musi być jakaś... To jest bezsensowne zupełnie. Kolejność jakaś musi być, że robota, w której teraz jesteśmy, ma być na miejscu pierwszym, zdaje się, i tak dalej. No można, tylko że to demo może, no, ktoś może chcieć zobaczyć albo nie musi, tak? Wiadomo, że kiedyś moi szefowie pokazywali mi maila od młodej damy, która wkleiła swoje zdjęcie i generalnie niewiele w tym CV było, ale powiedziała, że ona może być dziennikarką, jeśli oni tylko zechcą, więc są różne sposoby, wiadomo, a rzeczywiście nie sympatycznie wyglądała. Natomiast i nie dostała się. Nie znają się po prostu, cieszę. Ale sposoby są różne, tylko to jest zawsze łódź szczęścia. No to nie jest też tak, że redakcja jest zamknięta i ona ogłosi konkurs albo powie, a teraz do końca listopada promocyjnie będziemy czytali 5 CV dziennie, wysyłajcie. Tylko wiadomo, że to jest proces jakiś permanentny. Jeżeli to CV trafi na dobry dzień mojego szefa albo trafi w odpowiednie ręce, no to on może na nie zerknąć. Tylko że jak ja zaczynałem pracę, to było mniej dziennikarzy, a więcej redakcji. Teraz jest dużo redakcji, bardzo dużo dziennikarzy. I to jest ten problem, że ja tak od szefa usłyszałem, pół żartem, pół serio, ale myślę, że bardziej się znaczy serio. Tak jak mówiłem pani, że chłopie, ja rozumiem, że rano się trudno wstaje, ale wieczorem są tam wszyscy, tam są ludzie, ma kto pracować. No albo poczekasz, aż odejdą na emeryturę, albo zdarzy się coś innego, więc to tak trochę działa. No, takie zawody jak dziennikarstwo i aktorstwo to są zawody długowieczne i nam strasznie trudno wejść, ale to nie znaczy, że nie warto próbować i że się to nie udaje. Bo są takie, na przykładzie mojej firmy, na przykład tak to wygląda, że przychodzi moment, kiedy do tej pory skonstruowana redakcja musimy ją przemodelować troszeczkę. I tak jak było, że mamy TVN24 i tam jest powiedzmy jeden worek TVN24, tak teraz jest to podzielone w trochę inny sposób. Każda redakcja to jest jakby podredakcja w redakcji.
I wtedy są ludzie nie przepisani do całego kanału, tylko przepisani do poszczególnych programów. Więc ja mam w miarę stały, no tu jest największa fluktuacja niestety, ale że to jest w miarę stały zespół poranka, że to jest w miarę stały zespół, a przecież tak, dnia na żywo, bardzo stały zespół 15 na żywo, faktów po południu, nie, tak jest i tak dalej, i tak dalej. I tam są ludzie, którzy pracują na te materiały, które oni puszczają i na inne rzeczy. I to się zmienia i to będzie bardziej w tę stronę szkło. To nie może być tak, że jest jeden guru, który wszystkim zarządza, tylko to musi być odpowiedzialność na trochę niższym szczeblu, więc myślę, że to, i wtedy jest więcej, wtedy jest prościej, bo nie trafi ileś CV do jednego szefa, który mi powie, tylko jak trafi to do Morozowskiego, czy do Ani Jędrzejowskiej, czy do kogoś, to ona ma, może pomyśleć, może dać szansę, może dać spróbować. Teraz rusza na przykład, jeśli chcecie popróbować, to myślę, jest dobry czas. Nie odkryję Ameryki, ale może to być fajne. Rusza program, który się, nie wiem, jak się będzie nazywał ostatecznie, ale pewnie czytaliście o projekcie UTV. To ma być taka telewizja informacyjna, ale program prosto z Polski ma hasło, pod hasło bliżej ludzi, bliżej ludzkich spraw, bo uwaga, na przykład TVN-owa, nie TVN24, że to będzie taki program, w którym będzie mniej polityki, Bogu dzięki, ale będzie więcej spraw, które was naprawdę mogą interesować, więc tam będą potrzebowali ludzi. Tam będą, jak cały czas, jak casting na WOR trwa, i wiem, że tam jest ruch. To, że nam się wydaje, że mamy TVN Turbo, mamy Polsat Play, mamy Polsat Film, mamy, no, że jest od groma kanałów tematycznych, to patrząc na rynek w Stanach Zjednoczonych, to my dopiero zaczynamy, więc to naprawdę będzie tak, że im dalej w las, tym więcej będzie kanałów tematycznych, a jednocześnie więcej pracy, zakładając, że oczywiście te kanały tematyczne będą przedstawiały na własne produkcje, ale może tak być, bo inaczej to chyba na dłuższą metę nie ma sensu. Już teraz jest tak, że po 22 badania pokazują, że wszystkie kanały tematyczne składają się na jeden kanał ogólnopolski, który staje się realną, już nie tylko taką wyimaginowaną, ale realną konkurencją dla TVN-u, dla Polsatu, dla TVP1, TVP2. Więc to troszeczkę tak działa, więc no, trzymam kciuki, żeby miejsc pracy, a jednocześnie właśnie waszego zadowolenia, bo będziecie mogli spełnić swoje marzenie i robić to, co chcecie, że tego będzie więcej. No właśnie, jeszcze ostatnie pytanie z mojej strony, myślę, że oddamy głos publiczności. Co pan tak naprawdę lubi w swojej pracy? Dlaczego właśnie pan cały czas w tym jest, tak? I nie odchodzi właśnie gdzieś na bok? Jak mnie pytają, bo to zależy, o której godzinie pani mnie pyta, bo... No co pan lubi, tak. To rano lubię to, że jak najszybciej, że bardzo szybko dojeżdżam do pracy, choć mam kawałek. I zjem montę, tak. Ale po 10, jak mnie ktoś pyta, czy o 11, co jak, to ja mówię, bardzo się cieszę, że stąd wreszcie wychodzę, chociaż nie powinienem się wstydzić i mieć... i marudzić i narzekać. Ale... to, że to jest niezaplanowane, chociaż to się może kończyć różnymi moimi wpadkami, ale to, że to jest jednak takie, że jak ja się położę o tej 24 z jakimś tam planem na rano, to jak ja się, jak budzik zadzwonię to w pół do piątej, to za chwilę to może się okazać, że jest, wszystko się dzieje, że umarł Jackson, mamy wojnę w Libii, albo zaczęła się wojna w Iraku, albo Bóg wie co. Choć ja już niestety też, nie dlatego, że zacząłem pracować mając 15 lat i po 18 latach czuję się troszeczkę jak moi koledzy, którzy mają lat 50 i pracują w tym zawodzie i oni mogą marudzić, tak? Oni mogą czegoś chcieć, ale oni są też, mając tyle lat, w trochę innym miejscu, a ja cały czas gdzieś biegnę i cały czas nie mogę doskoczyć. I więc marudzę tak, jak oni mogą, a nie powinienem. No, ale to nie jest jeszcze pana miejsce na przykład? Do tego 24 jeszcze jakiś niedosyt? Nie, miejsce moje to było, gdybym... moje ulubione miejsce pracy. Takie, żeby było z tego pieniądze jeszcze, bo to niestety też jest, bywa momentami w życiu ważne, że jakbym zerkał za okno jedno, drugie, trzecie, czwarte, to tam by była po horyzont winnica, ja bym miał fajny komputer i pisał sobie książki. To jest moje marzenie. Ale pisał te książki nie dlatego, że siedzę i mam coś do powiedzenia, albo prowadzę autoanalizę ze sobą, albo ze swoją przyjaciółką, tylko że pojechałem i coś zobaczyłem na świecie. Ostatnio rozmawiałem z Andrzejem Mellerem, bratem Marcina i synem cudnego naszego dyplomaty świętej pamięci, którym tak właśnie sobie zrobił. Nie miał pomysłu na siebie, ale teraz wrócił z Libii, za chwilę jedzie do Chin, chcą, żeby napisał książkę o Gruzji i on jedzie, wraca i to już nie jest tak, że piszesz książkę i prosisz, wydajcie, tylko oni przychodzą do ciebie, mówią, byłeś w Libii, napisz książkę, bo jest oczywiście dobry czas, ale że to tak działa. No. Dziękuję bardzo.
tutaj z panią dziennikarską. Natomiast czy w telewizji, no chciałbym wstawać o innej porze, tylko że ja nie lubię, jak to wszystko jest ułożone. A rano jest jeden wielki rajbach, na który ja narzekam, bo za dużo niekontrolowanego bałaganu to źle. Ale jak on jest taki fajnie niekontrolowany, to dobrze, bo coś się dzieje, no, coś się zmieni, coś się za chwilę zdarzy. To jest fajne czasem w prime time przeczytać kilka startówek i prowadzić fakty czy inne programy informacyjne, tylko że chyba jeszcze że to jest nie ten czas. Albo nie ten człowiek. Czy czas przyniesie. No moi drodzy, czas na was. Myślę, że macie dużo pytań, także... Mamy mikrofon, tylko próbowaliśmy znaleźć kilka źródeł, które nam cokolwiek potwierdzą, ale ponieważ to się nie udawało, dlatego że mnóstwo telefonów osób, do których dzwoniliśmy, one dzwoniły, tylko leżały w błocie w Smoleńsku i nie, siłą rzeczy nikt ich nie odbierał. Natomiast w którymś momencie już przyszedł jeden z naszych szefów, Michał, i też to było fajne, że to nie jest tak, że tak się wydaje, że wydawcy są od tego, że oni sobie siedzą i ci każą coś mówić, a ty po prostu jak taki ciołek siedzisz i mówisz to, co oni ci każą. No głupota. I Michał wziął mnie i Maćka na bok i mówi, panowie, to co robimy? I decyzja jakby zapadła kolegialnie, że nie ma co oszukiwać widzów, że nic się nie dzieje, bo oni słyszeli też, ja jak to oglądałem później po czasie, no słychać w moim tembrze głosu, że coś jest nie tak. Też program, który się toczył do tej pory, był inny, później się trochę inaczej to złożyło, że trzeba jakoś opowiedzieć o tym, że my nic nie wiemy, ale coś się dzieje jednak i na pewno się już nic z tego dobrego nie stanie, więc nie czułem, że ktoś mnie oszukuje, tylko że... chyba największy problem był taki, co zrobić, a nie wiedziałem, jak sobie na to pytanie odpowiedzieć, żeby nie... ja może nie wyglądam, ale się łatwo wzruszam, że nie, co zrobić, żeby nie ryczeć, tak? Nie pęknąć i nie, nagle nie... no nie wiem, no i nie skończyć programu, no bo co oni zrobią? Reklamy puszczą, nie puszczą reklam. Ktoś inny usiądzie? Nie, bo w każdym były emocje, więc ja miałem do wykonania swoją robotę. I szczęśliwie byli inni ludzie dookoła i jakoś to próbowaliśmy ogarnąć, ale to było nieprawdopodobne, no bo... wiadomo, że to jest nieprawdopodobne, ale byli fajni ludzie z tyłu i dlatego opowiadałem o tym, że telewizja to zespół, bo bez nich to byłoby trudne po prostu pójść dalej. A jakoś tak w grupie nam poszło. Dzień dobry. Adrian, również po Matwizie. No, ale tylko też, bo ja miałem taką, ale miałem taką matematyczkę, która wiedziała, że ja pracuję w radiu, jestem w Matwizie i ona mówiła do mnie, że chłopczyku, wyżej niż 3-2, to ty nie podskoczysz, choćbyś mi to mnoży udzielił genialnie. Także jeśli tak masz, to ci współczuję. Nie jestem dokładnie. Mam pytania dwa. Czego pan się spodziewa po sprzedaży TVN-u jako osoba ze środka? I oprócz tego, z kim z dziennikarzy, tam starszych, sympatyzuje pan? Kto jest ciekawy, kto jest dziwny, jakie są osobowości? Kto jest dziwny, tak jak pan, a kto jest... Dobra. No szczęśliwie wszystko na to wskazuje, że to nie będzie jedna sprzedaż, tylko że się połączą platformy, a my sobie zostaniemy jakby u tych samych ludzi, u których jesteśmy, więc to jest fajne, że moi szefowie się nie zmienią. Tak myślę. Ja wiem tyle, co czytam w tych samych miejscach, których pan może przeczytać, ale choć to wydaje się nieprawdopodobne, ale to tak działa. No to my jesteśmy pracownikami, a nie szefami, więc dowiadujemy się, kiedy decyzje zapadają. Więc wiem, że łączą się platformy Cyfra Plus i Janka, natomiast TVN zostaje sobie TVN-em w rękach tych ludzi, którzy go... no nie wszystkich, bo pan Jan nie żyje, ale w rękach tych ludzi, którzy nim teraz zarządzają, więc jest spokój. Tak myślę. Jak wyjeżdżałem, to był spokój. Natomiast kto jest fajny? Wszyscy są dziwni, no, dziennikarze są dziwni, ale to dlatego, że to jest to taki zawód, no, że ja teraz też przed wami nie gram, bo nie potrafię, ale że to jest jakaś forma gry, no, że to jest jakaś wisekcja, że po prostu ja mam czasem takie wrażenie, że ja oczywiście, to nie jest tak, że ja mam codziennie dobry humor i to, że ja się tam uśmiechnę raz, dwa, trzy w tej telewizji o tej 5:55, to znaczy, że po prostu wstałem przeszczęśliwy i w ogóle ci frustraci, którzy mnie tam obrażają, to mnie to nie rusza, tylko że no, tego nie można pokazać, więc to wpływa na głowę później, tak? Więc wszyscy są dziwni. Boi się pan Kamila Dworczaka? Nie, nawet parę razy tak jakoś prywatnie się spotkaliśmy. Nie, to jest
do rany przyłóż człowiek. No. Nie, albo na przykład tak, ja nie wiem, jakie wy macie wyobrażenie o mnie, ale też nie chcę się zestawiać, broń Boże, z Kubą, ale myśmy, jak nagrywaliśmy w Zabrzu, różne tam były castingi do X-Faktora i rzeczywiście ani Kuba tam nie chciał zostawać, ani ja, i wracaliśmy samochodem. Ja jako szofer, a Kuba jako osoba, z którą rozmawiałem tylko po to, żeby nie zasnąć, i przy okazji się poznawaliśmy, bo nie mieliśmy tej okazji wcześniej, choć wiedzieliśmy, że będziemy jakoś tam pracować razem, że to nie jest tak, że to jest świr, no, że on jest taki, chociaż na przykład Szymon Majewski, nie ma czegoś takiego, że Szymon taki jest. Tak ma po prostu, że jest szalony i on jest zawsze taki. To nigdy nie ma tak, że on się nagle uspokoi i będzie opowiadał o Freudzie, chociaż to jest facet, który ma bardzo fajnie ułożone w głowie. Natomiast jest tak szalony zawsze, tak? To niezależnie od tego, czy się spotkamy w kolejce do teatru, czy gdzie, to on tam zawsze dygocze, ale... Także ja mówiłem wcześniej, że trudno o przyjaźnie w tym zawodzie, bo trudno o jakieś takie, że masz 100% przyjaciół wśród 100% wszystkich dziennikarzy, których znasz, ale bo to jest jakaś tam rywalizacja, ale to są naprawdę sympatyczni ludzie. Jakoś ja nikomu, mam wrażenie, za skórę nie zaszedłem, ale staram się dobrze z ludźmi żyć, bo to wraca, no, więc... To nie są za częste spotkania, ale też nie ma ani bijatyk, ani ja nikomu miejsca nie zajmuję, ani nikt mnie nie podkopuje i podstrywa, więc to tak naprawdę normalni ludzie. No. Zawsze pamiętajcie o tym, że to oczywiście różnie się zdarza. Słyszałem teraz, bo się tym interesuje, że na przykład jak był turniej Masters w Stambule, to z taką Szarapową to w ogóle nie ma sensu. Ona ma takie wrażenie i tak się zachowuje, że to jest dziewczyna, ona jest z innej zupełnie galaktyki i to w ogóle nie ma szans, żeby z nią rozmawiać, więc ona nigdy się nie spotyka z innymi tenisistkami i tak dalej. Natomiast Karolina Woźniacki z Agnieszką są przyjaciółki i właśnie pojechały razem na wakacje. I one, że to jest tak, że ktoś jak jest w telewizji, to nie znaczy, że on jest półbogiem i za chwilę można z nim porozmawiać. Takie są czasem spotkania w sklepie, gdzie ostatnio było tak, pani jakaś pędzi wózkiem w Auchan. Ja w swoją stronę podjeżdżam i mówię, pan zwoli tę radę, paniaku. I jedzie dalej. Albo że ludzie na przykład tak, bo wiadomo, ja też mam tak odruchowo, że jak kogoś widzę w telewizji, ja spotkam go na ulicy, no to to dzień dobry, no przecież się znamy, prawda, jesteśmy w telewizji i tak dalej. I widzę czasem tak, że ludzie tak chcą dychnąć, ale nie wiedzą, no to ja za niej dokańczam, dzień dobry i tak dalej. I zamieniamy dwa słowa i już, no że to ludzie z telewizji albo ze sceny mogą się wydawać freakami czy wariatami, ale są normalni. Pieniądze nie psują. Ja mam takie pytanie. Czy miał pan kiedyś takie wrażenie, że wie pan, że ktoś przyjdzie i jest takie wow, ale czad, no panie, zaraz będę z nim rozmawiać i to jest fenomenalne? A drugie pytanie jest takie, czy lubi pan jakąś grupę, na przykład jakiegoś polityka bardzo, że czy coś takiego? Ale czad. Wiesz co? Miałem tak, nie, ale masz rację. I miałem tak z trzema osobami chyba, czterema, bo jedna rozmowa była duetem i to była rozmowa bardzo polityczna, bo to był Aleksander Kwaśniewski, bo mnie zdziwiło, że on w ogóle powiedział, dobrze, to ja przyjdę. A jak przyszedł, to powiedział, no to wiadomo, że to jest tak, że Kwaśniewski to bardziej pasuje do kropki nad i, prawda, że to no Kwaśniewski nie przyjdzie na gościa na 6 minut rano, tylko musi przyjść na bardziej eksponowaną godzinę wieczorem, więc będzie rozmawiał z kimś innym, a nie ze mną, ale on się wtedy zgodził i rozmawialiśmy, więc to jest też taki respekt przed tymi ludźmi, dlatego że nie możesz się zbłaźnić pytaniem. Ja się staram do tych swoich porannych rozmów przygotowywać, ale czasem to jest 5-6 rozmów na tematy od sasa do lasa, więc jest to tyle trudniej, że ja muszę, nie umiem udawać, więc nie udaję, staram się przyznawać, że czegoś nie wiem, więc pytam, bo to też w ogóle jest ten zawód, żeby pytać właściwie, a nie się mądrzeć, ale więc ten szacunek dla rozmówcy to podstawa. I jak ja wiem, że mam przed sobą na przykład Andrzeja Stasiuka, który kiedyś zgodził się na taką długą rozmowę w rozmowie bardzo politycznej, to ja go po pierwsze darzę szacunkiem ogromnym za to, co u niego wyczytałem, ale też po drugie wiem, że jak ja zapytam o jakąś głupotę, to on powie, durne, że to w ogóle nie ma sensu, że ja się będę tak wstydził, że ja tej rozmowy nie skończę. Tak miałem z Januszem Głowackim, tak miałem z Andrzejem Stasiukiem właśnie i tak miałem kiedyś, jak wracałem z jakiejś wyprawy po kraju samochodem i usłyszałem w Trójce Benefis pana Wojciecha Mana i tam był Marek Kondrata. On wszedł na scenę na sekundę tylko, bo nie było czasu, bo było tylu gości, że mieli dla niego chwilę.
I pomyślałem sobie, Boże, to jak oni tak fajnie ze sobą rozmawiają, mają tyle historii, to może oni się zgodzą wpaść do programu i to sobie zrobimy benefis. No i się udało jakoś. Panowie się przekonali, że warto, tylko i to też jest właśnie, no tak to działa w tej telewizji czasem. Nie mówię, że źle, no bo to takie, to nie rocznik statystyczny, tylko to się dzieje tu i teraz, więc pamiętam, że myśmy byli umówieni na rozmowę wieczorem, ale w tym czasie coś się stało takiego w PiS-ie, nie pamiętam, ale był jakiś program specjalny i tę rozmowę musieliśmy nagrać, ona poszła kiedy indziej, ale to byli też tacy rozmówcy, że to się tak wydaje, że jak oni pójdą do Dzień Dobry TVN, czy gdziekolwiek indziej, jak się zgodzą, no to będą rozmawiać o trochę innych rzeczach. A tutaj niby telewizja jest informacyjna i można porozmawiać o wszystkim, ale to nie jest tak, i tu się przekonałem w czasie rozmów z kilkoma gwiazdami muzyki. A sam sobie to wymyśliłem, że może warto by z nimi rozmawiać nie o typie Maryni, tylko o tym, o czym my sobie rozmawiamy. O wyborach, o różnych rzeczach takich, które my w telewizji często poruszamy. No i nie zawsze tak jest. Tym się okazuje, że są niektórzy muzycy, którzy siedzą rzeczywiście tylko w studiu muzycznym i nic kompletnie innego ich nie interesuje. Natomiast u Stasiuka jest tak, że możemy sobie usiąść, zapalić papierosa, nalać wino do kielicha i pić, i jak on będzie myślał nad odpowiedzią, a ma prawo, bo jest pisarzem, wcale nie musi rzucać słowami bez sensu jak ja, no to będzie trwało, ile będzie trwała. W telewizji jednak ta cisza, no i głupio, żeby była. No i ja mam ten problem, że staram się ją cały czas zagadywać, popędzać, nie dosłownie, ale jakby trzymać tempo tej rozmowy. I to było dla mnie trudne, bo nie wiedziałem, jak będzie, kiedy my będziemy rozmawiać już w studiu. I to jest trudne dlatego, że nie ma sensu przygotowywać sobie listy pytań. Trzeba przeczytać to, co on napisał, i jakby wejść w jego buty. I to byli, odpowiadając już tak bezpośrednio na twoje pytanie, to były te nazwiska, z którymi było mi ciężko, ale później się udało, więc byłem jakby w miarę zadowolony. Taki czar po prostu to był, że jest. A teraz, no nie wiem, właśnie ja na przykład się zastanawiam, bo ja sobie dworuję często z prezesem, ale gdyby on przyszedł, jak wyglądałaby ta rozmowa, czy on chciałby mówić, czy nie. A z nim jest też tak, że na przykład dzisiaj Andrzej Dera, który jak był w PiS-ie, to w ogóle inaczej mówił, a jak już jest tak, już jedną nogą ze Zbyszkiem Ziobro wychodzi, to już zupełnie inaczej. Jest jakiś taki bardziej otwarty i już jakoś tak słucha. Na przykład Sasin, jak siedzi, to słucha, co się do niego mówi, może jest z PiS-u i można porozmawiać, wymienić się poglądami. A jak usiądzie Błaszczak, to po prostu on mówi to samo, co właśnie wyciągnął z komórki ze swojej komórki, SMS-a, którego wysłał rano Hoffman do wszystkich, pod hasłem tak mówimy, no i oni tak mówią, wszyscy po prostu. Więc to jest bez sensu, bo wtedy ja mogę zadawać mu 100 tysięcy pytań, a on dalej odpowiada mi panowie, którzy chodzą i robią festiwal telewizyjny co chwilę w programie, no to więc to jest ten problem, że to są czasem wyzwania, bo można się na coś nastawić, na rozmowę, na dialog, a się okazuje, że to jest mniej więcej, jak Kisielewski pisał, walenie głową w ścianę ileś razy i nic, no. Jakie cechy według pana powinien posiadać dobry dziennikarz? Być przystojny, miły, schludny. Mój szef, jak przyszedłem do telewizji, jeszcze nic nie zrobiłem. Do zobaczenia. Do zobaczenia na was. Szacunek. Kłaniam się za 2 tygodnie. Za 2 tygodnie. A to on powiedział do mnie, choć nie miał powodu zakładać, że ja nie będę o tym pamiętał, ale obejrzał te moje taśmy, które ja nagrałem gdzieś nad Wisłą w Warszawie i mówi, no to co, pamiętaj, żeby paznokcie obciąć, nie? Uczesać się. Bo to się tak wydaje, że ty musisz tyle wiedzieć, ty musisz tyle umieć i tak w miarę do sensu mówić i te zdania, żeby były takie po polsku najlepiej, żeby wstydu nie było. A później przygotujesz się, zaprosisz cudownego gościa, a ktoś napisze tak jak dzisiaj mi. Ja, wydawało mi się, że taką fajną rozmowę właśnie mam ze sobą, a ktoś mówi tak, ty, bo po co, no bo przecież to kumpel mi. Ale ten granatowy garnitur do tej koszuli w te paski to chyba... Więc no, tak się wydaje, że nie dałem się przekonać, że wygląd to najważniejsze, ale na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast myślę, że oczytanie jest, może nam się nie przydać na bieżąco. Jak mamy wszystko przygotowane i wiemy, co będziemy mówić, bo mamy to napisane, to nam się nie przyda. Ale w sytuacji awaryjnej, a takich w TVN24 jest od groma, przydaje się to, z kim pogadamy, kogo spotkamy gdzieś na swojej drodze, co przeczytamy. To będzie może być gazeta, to może być książka, ale to wtedy pozwala jakby mieć szerszy kontekst. Więc ja zawsze i dziennikarz zawsze będzie, choćby był na wakacjach, czytał, słuchał i oglądał. Jego żona, mąż, kochanka mogą się wkurzać, ale no taka robota.
Więc no, oczytanie przede wszystkim, jakaś taka, to Piotr Kaczkowski do mnie zawsze mówił, że kłócił się o jakieś takie pierdółki, wydawało mi się, że to pierdółki, ale jemu chodziło o pewną myśl, że jak nie pojedziesz, nie dotkniesz, albo się nie sparzysz, albo nie rozbijesz się nigdy samochodem, to nie będziesz wiedział, jak to jest, więc opowiadanie ludziom o tym będzie takie trochę niewiarygodne, no bo przeczytać o tym można, ale ja nie mówię, żebyście teraz wsiadali i prosili kierowcę autobusu, żeby się rozwalić, bo będzie wiadomo, jak to jest, ani ja też nie będę się rozwijał, ale żeby czuć, bo wtedy jesteśmy wiarygodni, no można się do czegoś odnieść. No. Nawet takie moje jakieś krótkie wyjazdy, które miałem, jak moja praca wyglądała inaczej, bo była między czwartkiem a niedzielą, a później się pakowałem i wyjeżdżałem, to mi pomaga w takich, no nie wiem nawet, jak ja naprawdę mam zrobić 500 prognoz pogody rano, to mnie samego to nudzi, więc widzę tym bardziej. No to coś tam próbuję przemycać, takiego, co gdzieś widziałem, zobaczyłem, dotknąłem, więc to się przydaje. No. Nie, to właśnie nie ma miejsca, bo w radiu to było tak, że no, podróżę, słuchaj, i co tam to twoje dziecko już wyzdrowiało, a z tym starym się pogodziłaś czy nie pogodziłaś? I to tak, żebyśmy rozmawiali, wiedzieli o sobie wszystko. Kto jakie choroby, dzieci na co, co w szkole, ile piątek, a ile trójek. A tu jest tak, że studio wygląda w telewizji, że duże, a tak naprawdę w miarę małe. No i nie ma miejsca, więc jest tak, że poza tym no, robota, więc jest tak, że ja swoją zrobiłem i do widzenia. Przychodzą następnie, robią swoją i do widzenia, bo to ma jechać, a nie być miejscem na prywatne pogaduszki. Więc ja jak poza tym jestem na tyle zmęczony i chcę się zresetować, że się jak najszybciej zabieram. Idę, zmywam buzię. Kobiety wiedzą. Ty jeszcze znaczy życzę ci, żebyś nie musiał wiedzieć, ale staram się z makijażem na miasto nie wychodzić, bo mogą dziwnie patrzeć, ale więc jak już się zmyję, w ogóle to jest masakra, nie, dziewczyny? Po prostu jeszcze mam tonik, wybierać te toniki, to jest w ogóle żenujące. No ale jest, no więc to trzeba zrobić niestety, bo przecież marzę sobie, że będę pracował Bóg wie ile, a nie będę się przecież botoksował, więc no takie zwykłe rzeczy, no ponieważ o tym się nie mówi, więc ja wam opowiadam. No tak samo jak malowanie, to jest strata czasu. Tak samo później zmywanie tego wszystkiego. I jak już jestem gotów, to do widzenia. Jak najszybciej, żeby być w innym świecie, bo za chwilę znowu trzeba będzie się przygotowywać na kolejny dzień i znowu być jakby już w robocie, więc a musi być czas dla siebie, żeby nie zwariować, więc staram się uciekać po prostu jak najszybciej. No. No, czyli wraca pan do domu, tak? I TVN24. No właśnie nie, oduczyłem. Chociaż to jest o tyle pomocne, że jesteś wtedy na bieżąco, to się krócej przygotowujesz wieczorem do następnego programu. Natomiast ja, ponieważ lubię wiedzieć więcej niż muszę, albo, no czy w ogóle jakby kombinowanie, żeby wiedzieć więcej jest fajne, więc ja się nauczyłem włączać te fan z NBC, dlatego że kompletnie nie miałem pojęcia, co to jest, o co chodzi w ekonomii. A oni mówią o tym tak prostym językiem, że ja teraz jak wiem, że muszę rozmawiać z kimś o Grecji, to ja wiem, o co chodzi. A nie lubię nie wiedzieć, więc to jest fajne, że od nich się jakby troszeczkę tego uczę. Wiem, co to EBITDA i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest fajne, że szukam czegoś. A poza tym to fajnie odmóżdża, bo już nie muszę zastanawiać się, czy Karski z tym Kurskim to oni fajnie wypadną, czy nie, tylko co się dzieje w zupełnie innym świecie. I to jest fajne, więc śpię, TVN, CNBC. Ostatnio czytam, Boże. Taką, to nie jest autobiografia, tylko taka beletryzowana biografia Freuda, więc tak mnie to wciągnęło, bo on opisuje, że jak sobie rozpuści 0,05 amfetaminy i wypije, to mu jest lepiej, więc pomyślałem sobie, że nie, żeby próbować, ale że to fajny zawód jest być psychoanalitykiem, więc takie rzeczy, no staram się kombinować, szukać, czytać. A jaki ma pan stosunek do osób o androgenicznej urodzie? A co to znaczy? Nie wiem. To znaczy, że no na przykład szpak, on ma androgeniczną urodę, ma doks. Osoby, które posiadają trochę cech męskich, trochę żeńskich. Jaki mam stosunek? Ja staram się być tolerancyjny, chociaż pani pewnie mi nie wierzy, dlatego zadaję to pytanie, ale nie, jakoś... Nie, mnie interesuje jedynie pana zdanie, więc nie wierzę. Mi się wydaje, że to jest... Jak słuchałem i widziałem Michała, Michał mi na przesłuchaniu w Zabrzu powiedział, że on... że on jak wyjdzie z tego castingu i wsiądzie do autobusu, który go zawiezie do domu, to on w ogóle będzie wyglądał zupełnie inaczej. On tylko założył to, bo wie, że za chwilę będzie występował na scenie. A się okazuje, że on tak ma, że po prostu jakby on to robi, żeby ponieważ taki, a nie inny zawód wybrał, że chce być na scenie, no to musi być przebrany, więc zakładam, że to jest trochę takie jego przebranie.
Natomiast mi nikt nie przeszkadza. No. Ja chcę, żeby wobec mnie ludzie byli tolerancyjni, więc jak moje dziwactwo ludzie tolerują, to ja toleruję może nie tyle dziwactwa, co jakąś odmienność innych, ale nie przeszkadza mi czarnoskóre, znaczy w ogóle osoby, które mi usługują albo w czymś pomagają, bo tego nie lubię, bo ja nawet mam ten problem, że jak pojadę na myjnię, to mam ochotę pomóc temu panu z tą myjką, bo dlaczego ja mam mu zapłacić te 20 zł, a przecież ja sam mogę sobie wytrzebać te dywaniki, ale więc to tak trochę działa. Więc jak mi nikt nie wadzi, to ja też staram się, żeby, jak ja nikomu nie wadzę, to staram się też, żeby szanować tych wszystkich, którzy są inni, ale i gdzieś tam się pojawiają na mojej drodze. Nie przeszkadzają mi. Sławek z tej strony. Ja mam takie pytanie, tylko było stricte dziennikarskie. Rozmowa Tomek Lis, pan Jarosław Kaczyński. Pana ocenie, czy Tomkowi Lisowi puściły nerwy, czy dał się sprowokować? No i takie drugie przy okazji pytanie, kto jest najtrudniejszym rozmówcą według pana? Czy politycy, czy ktoś inny? Nie, właśnie wydaje mi się, że nie, bo dzisiaj na sekundę się odwołam jeszcze do tej rozmowy z Andrzejem Derą. Myśmy ją skończyli na antenie, ja go odprowadzam i mówię, no to co? Znaczy nie mogę wam też powiedzieć, no bo siłą rzeczy była to rozmowa prywatna, nie chcę zachowywać się jak wprost.pl i cytować, co Tadeusz Cymański mówił. Natomiast to mniej więcej tak się odbywa, że to jest zupełnie co innego. Także on się zgadza ze mną wzrokiem, widzę na to, że po prostu jak ja mówię, bo wiadomo, że nie ma sensu zadawać kolejnych pytań, bo już wiem mniej więcej, co on odpowie, ale nawet taka próba dyskusji powiedzeniem, panie Andrzeju, patrzę na Jacka Kurskiego w kropce nad i, patrzę na Zbigniewa Ziobrę wczoraj w Faktach po Faktach. Oni zachowują się jak ludzie, którzy już wiedzą, że ich tam nie ma, tak? No ale my mamy nadzieję i tak, mają tą nadzieję do końca. Zresztą nawet nie wiem, czy już ich wyrzucili, czy nie, ale abstrahując. Więc to jest tak, że z politykami nie jest trudno, bo mówiąc brutalnie, nawet czasem nie trzeba być przygotowanym do rozmowy, bo albo nawet jak się człowiek przygotuje, to nie ma, to się okazuje, że to jest niepotrzebne, bo no bo ta rozmowa będzie się odbywała właśnie tak, że oni będą używali non-stop tych samych słów. Czy to Platforma, czy Prawo i Sprawiedliwość, bo oni mają ten swój przekaz, dlatego powtarzają w kółko to samo. Naprawdę, jak się puści Błaszczaka rano, Błaszczaka w południe, Błaszczaka po południu, to jest to samo. Jak była kampania, jak się włączyło Jacka Protasiewicza rano w południe, to zawsze to jest jakby ten sam przekaz. No tak to działa, na świecie działa jeszcze bardziej w sposób sformalizowany czy sprofesjonalizowany, bo to różnie można nazywać, a u nas to raczkuje, ale no przez to jest to ograniczanie rozmowy, bo nie ma sensu rozmawiać, kiedy się wie, znaczy kiedy ktoś nie słucha, nie odpowiada na pytanie, tylko monologizuje. Natomiast był taki moment w tej rozmowie, kiedy pan Tomek powiedział do ludzi, którzy siedzieli za Jarosławem Kaczyńskim, żeby nie bili braw, kiedy on odpowiada, bo wtedy nie słychać, co mówi prezes. I tam było widać, że pan Tomek jest wyprowadzony z równowagi, poirytowany. Nam, siedząc tu, znaczy w ogóle gdziekolwiek siedząc, albo stojąc, łatwo jest oceniać i mówić, że można by to było zrobić inaczej, ale podejrzewam, że temperatura tam w studiu wtedy była niesamowita, więc nie wiem, jakby ta rozmowa wypadła, gdyby ją prowadził kto inny, ale myślę, że można było dać się mniej sprowokować ją, mówiąc tak eufemistycznie. Choć myślę, że to jest trudno, bo i zawodnik jest trudny. Był pan Jarosław przecież momentami wręcz chamski, tak mi się wydaje, odpowiadając na pytania w sposób taki niegodny polityka, bo my możemy się... Tomek Lis też, ale w klubie u Hołdysa, nie wiem, czy pan czytał, on przyznał się ostatnio u Kuby Wojewódzkiego będąc, opowiadał, że generalnie TVN, Polsat, to w ogóle to jest no, takie badziewie, że no, nie ma sensu. Nie ma sensu tego oglądać, on nie ogląda. Że nasza rola, w której jesteśmy na co dzień, on jest dziennikarzem, ja jestem dziennikarzem, że my nie możemy, idąc publicznie do ludzi na spotkanie, zapominać o tym, że no, jednak nas zobowiązuje kultura języka, stroju, wychowania do tego, żeby po prostu, nawet jeżeli tak uważamy, to żeby to albo pominąć, albo nazwać inaczej, żeby to po prostu było w jakiś sposób cywilizowane, to może inni będą mówić też inaczej, może mniej będzie takich wulgarnych maili później, bo skoro przykład idzie z góry taki, no to później trudno żądać, żeby ludzie się inaczej zachowywali, więc tak to, no tak to widzę. No. Ja mam takie pytanie, czy pojawiła się w pana życiu, w pana karierze dziennikarskiej takie chwile zwątpienia i jak my jako przyszli dziennikarze, mam nadzieję oczywiście, powinniśmy sobie z takimi chwilami radzić? Ona przyszła dlatego, że no, to jest, zabrzmię znowu jak dziad, ale
ale 18 lat, 18 lat pracuję i ono przychodzi mniej więcej w takim momencie, bo na studiach dziennikarskich w Stanach, gdzieś wyczytałem, są zajęcia z psychologii, ale nie takiej psychologii, która ma tobie pomóc w tym krytycznym momencie, tak? A to właśnie ktoś będzie mówił, ty Żydzie jeden, do ciebie od samego rana, więc jak wierzyć w siebie. Ja mam ten problem, że mam ogromnie słabą wiarę we własne siły i tak po prostu mam z domu i tak mi już pewnie zostanie, więc to jest jakaś tam, tak jest, ale oni uczą tego, jak odpuszczać. A ponieważ cały czas ten nasz zawód to jest taki moment, kiedy pan się z tego fotela przesiada tutaj. Ja mam tak czasem na spotkaniach, że w Warszawie ostatnio młody człowiek, o której historii opowiadałem już pani, mówię do niego, żeby spokojnie sobie skończył tą zupę, którą je, czy to drugie danie, które je na wykładzie. On mówi, po co tyle za czas, że mam prawo zjeść. Ja mówię, że oczywiście, że masz prawo zjeść.